Niedawno mieliśmy okazję rozegrać 150 tur kampanii Cywilizacji 6. Okazuje się, że tytuł ten będzie naprawdę istotny dla serii, dodaje bowiem nowe interesujące mechaniki i modyfikuje te istniejące, by w efekcie zaoferować coś świeżego. Po uruchomieniu gry w oczy rzucają się od razu zmiany w oprawie wizualnej. Grafika stała się bardziej kreskówkowa, oferuje więcej kolorów. Budynki i ikony wyraźnie wyróżniają się na tle otoczenia. Otrzymujemy bardziej pogodny i przyjemny wygląd. Deweloperzy zaznaczają, że w piątej cywilizacji mapa zmieniała się w końcu w jednolitą i ciemną plamę. W nowej odsłonie każdy miejski budynek pojawia się obok stolicy, dlatego twórcom zależało na tym, by wszystko było czytelne. Miasta w szóstce nie są już pojedynczymi punktami na mapie. Rozwijając je, budujemy nowe dzielnice, które trzeba rozmieszczać na różnych heksach. Część zaawansowanych ulepszeń, jak choćby świątynie, możemy konstruować tylko jeżeli posiadamy odpowiednie dystrykty. Instalacje wojskowe sprawiają, że miasto zyskuje dodatkowe fortyfikacje, w których możemy obsadzić żołnierzy, natomiast armie są dzięki nim produkowane poza centrum. Zmieniają się m.in. oblężenia miast. To już nie tylko wymiana ognia między okopanymi w jednym miejscu żołnierzami, a otaczającymi ich armiami. Jeżeli obrońca posiada dzielnice wojskowe, każda z nich może co turę ostrzelać wrogów, tak jak robi do centrum miasta. Także podczas budowania kluczowych dla przebiegu rozgrywki cudów świata, musimy wybrać, na którym polu je ustawimy. Takie rozwiązanie zmusza do odpowiedniego planowania, zagospodarowania wszystkich obszarów. Skąd chcemy czerpać żywność, gdzie umieścić punkty produkcji czy dzielnice naukowe. Każdy kawałek ziemi ma teraz duże znaczenie, szczególnie że niektóre heksy oferują dostęp do specjalnych surowców. Co ważne, większość zasobów w Cywilizacji 6 nie jest ukryta. Nowa odsłona strategicznej serii kładzie duży nacisk na swobodę rozwoju. Podczas gdy poprzednie części premiowały jak najszybsze rozwijanie konkretnych i zmieniających grę technologii i zapewniających przewagę cudów świata, obecnie już wybór cywilizacji w dużym stopniu określi nasz styl gry. Dla pewnych narodów najważniejsze okazują się nie specjalne budynki, a wyjątkowe osoby, które zapewniają teraz dwa rodzaje bonusów. Pierwszy przypisany jest do konkretnego typu jednostki. Wszyscy generałowie czy kupcy dają jednakową premię podczas swojego życia. Drugi rodzaj ulepszenia zależny jest od konkretnej osoby i zaczyna działać, gdy odeślemy daną postać na emeryturę. W ten sposób, zamiast po prostu zbierać punkty i czekać, aż otrzymamy wielkiego aktora, muzyka czy wynalazcę, możemy polować na przykład konkretnie na Joannę d'Arc, jeżeli zapewnia interesującą nas premię. W specjalnym menu możemy podejrzeć kolejność pojawiania się postaci, jest też opcja zrezygnowania z tych, które uznamy za niezbyt przydatne. Sporym zmianom uległ także system technologii. Badając mapę, konstruując konkretne budynki czy jednostki, albo też eliminując wrogów w określony sposób, możemy przyspieszać pracę nad niektórymi osiągnięciami cywilizacyjnymi. Powoduje to, że nastawiona na podboje nacja może szybciej opracować techniki militarne, a państwo skupiające się na handlu sprawniej pracuje nad odkryciami ułatwiającymi wymianę dóbr. Drzewko techniki dostosowuje się więc do naszego stylu gry, premiując specjalizację w konkretnych obszarach. Ciekawą niespodzianką jest nowy system polityk społecznych, przypominający teraz drzewko technologiczne, lecz różniący się w kilku kluczowych aspektach. Pracując nad zagadnieniami politycznymi, odblokowujemy teraz specjalne karty zapewniające bonusy do produkcji, tempa pozyskiwania złota czy zdobywania określonego typu wybitnych postaci. Rozwijając się społecznie, z czasem dojdziemy do ustrojów zmieniających to, ile kart poszczególnych rodzajów będziemy w stanie wykorzystywać jednocześnie. Ciekawie prezentują się także nowi liderzy z bardziej kreskówkowymi wizerunkami. Posiadają własne cele i światopogląd. Przywódcy mogą zwracać uwagę na to, w jakim tempie budujemy cuda świata lub pozyskujemy wybitne jednostki. Reagować też będą na to, jak zachowujemy się na poszczególnych kontynentach oraz jak prowadzimy działania szpiegowskie. Jedni będą nas cenić za dążenie do pokoju, innym przeszkadzać będzie, jeżeli wyprzedzimy ich w konkretnym obszarze specjalizacji. Podobnie jak w poprzednich częściach, będziemy mieć okazję zmierzyć się z barbarzyńcami. Z myślą o nich zaprojektowano nową mechanikę. Aby zlokalizować nasze miasta, neutralna frakcja wysyła najpierw zwiadowców. Jeżeli uda nam się przechwycić te jednostki zanim wrócą do obozów, będziemy w stanie odsunąć w czasie konfrontację i spokojnie rozwijać się bez ryzyka, że niespodziewana fala najeźdźców zniszczy otaczające miasto ulepszenia. Cywilizacja 6 zapowiada się na niezwykle rozbudowaną produkcję, która może bez problemu przyćmić poprzednią odsłonę serii. Chociaż niewiele wiadomo jeszcze na temat późniejszych faz rozgrywki, łatwo uwierzyć, że najnowsza część cyklu może być jedną z najlepszych.